Niedzielski ujawnił nowe informacje. Dotyczą każdego regionu. Adam Niedzielski, współczynnik reprodukcji wirusa w żadnym regionie nie przekracza 1,0. Współczynnik reprodukcji koronawirusa pokazujący, ile statystycznie osób zaraża chory z COVID-19 wynosi obecnie dla Polski 0,89 i w żadnym regionie nie przekracza 1,0, podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje, na jakim etapie jest epidemia. Pokazuje on, jaka jest zaraźliwość, ile osób może zarazić jeden pacjent, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19. Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1, oznacza to, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, co świadczy o tym, że epidemia wciąż się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia zwalnia i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie. Dzisiejsza wartość współczynnika R, informującego o tym, ile osób statystycznie zakaża zakażony, dla Polski to 0,89. Nie ma żadnego regionu z wartością powyżej 1,0, podał na Twitterze szef resortu zdrowia. Minister załączył wykaz datowany na 12 kwietnia, z którego wynika, że najwyższy wskaźnik jest w województwo łódzkim 0,99 i lubelskim 0,96, a najniższy na Mazowszu 0,84 oraz na Warmii i Mazurach 0,85. Od początku epidemii badania potwierdziły w Polsce zakażenie koronawirusem u 2 621 116 osób, z których 59 930 zmarło.